Trzeba walczyć. Stwierdzam, że mogę do tej piątki awansować. No chciałbym Agnieszkę bliżej poznać. Chyba. Pojadę do domu. Myślę, że przychodzę do piątki. Chciałam powiedzieć, że to jest dla mnie bardzo stresująca sytuacja i nie jest to dla mnie łatwe. Tak czy inaczej. Grzegorz, to była pierwsza randka? O, Grzegorz był tak zestresowany. Aczkolwiek fajnie mi się z nim rozmawiało. Dziękuję ci bardzo i zapraszam cię dalej. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Kolejny krok. No, możemy poznać Agnieszkę. Marcin, musi on sobie najpierw poradzić ze swoim życiem, tak konkretnie, i dopiero później układać z kim życie na nowo, więc na pewno nie. Janek? Myślę, że on tutaj nie pokazał całego siebie, więc jestem jego ciekawa. Janek, ty również zostajesz jakby dalej. Dziękuję. Następna randka, jakieś będą aktywności, tak? Mateusz, ty również, zapraszam cię dalej. No zobaczymy, póki co jest okej. Okay. Tak samo, zapraszam dalej. Dojrzały, fajny facet. Będziemy rywalizować dalej. Karol. Właśnie, tak naprawdę chyba przy Karolu mam jakieś największe wątpliwości. Jest aż nadto wrażliwy dla mnie. Dziękuję bardzo, niestety. Dziękuję. Już nie zobaczymy się, ale życzę ci wszystkiego dobrego. No może trochę jest przykro, no ale widocznie tak los chciał. I zapraszam dalej. Dziękuję. Były bardzo wielkie emocje. Panowie, czy wy się cieszycie, że zostaliście wybrani do tej piątki? No, panowie sobie gratulują. Jest zasada fair play, a my idziemy. Do zobaczenia. Zadowoleni? Na razie jest okej, pozytywnie. Nie? Bitwa się dopiero zacznie.